Cześć, witam w kolejnym odcinku. Aktualnie znajdujemy się na złomie. Co po tytule już widzieliście, odcinek Star 1142. Tak, to ta kabina za mną. Już jest dość późno i komary mnie gryzą. No nieważne. To jest baza, którą chcielibyśmy odratować. Mam na nią parę fajnych pomysłów, jak ją zrobić. Także ja tą kabinę zabieram ze złomu i będziemy działać. To jest ta kabinka, błotników w ogóle nie ma, ale to standardowo, jak w każdej. Teraz to rzadko, żeby kabinka miała jakieś dobre błotniki. Tak się prezentuje, nie jest w najgorszym stanie. Ogólnie to na złomie leży, będziemy ją stąd zabierać. Popatrzcie, jak wygląda środek. W środku kompletnie nic nie ma. Są tylko jakieś tam szyby, ale to szyby idą i tak do wyrzucenia, bo to są rozwalone uszczelki. Przejdźmy z drugiej strony. Tylne plecy w miarę ok. Tutaj ranty pozaginane. Wszystko do naprawienia. Dach też w miarę ok, tu gdzieś rant zagięty, tu już była robiona, ale to wszystko pójdzie i tak do piaskowania, więc tym się nie martwię. Otwórzmy drzwi, zobaczmy, jak wyglądają podłoga. A tutaj obrzeża błotników zgnite, to standardowo, podłoga też jest i tak do wymiany. Cała podłoga, wejdę tu do środka. Tu wszystko zgnite. No i tak wygląda podłoga. Podłogą się w ogóle nie przejmuję, bo w tej kabinie jest podłoga zrobiona, bo to jeszcze starego typu kabina. Tu podłoga jest zrobiona na pedała właśnie w podłodze, a my tu będziemy robić pedała podwieszane, więc i tak cała jest do zaspawania podłoga. Zobaczcie tutaj, a to wszędzie standard. To standardowo. W miarę ok jest ta kabina. Nie ma co tutaj jakby drążyć, bo naprawdę prezentuje się, kurczę, myślę, że bardzo fajnie. Fajna baza do odbudowy. Czekajcie, muszę skoczyć, bo tu wszedłem. Także fajna baza do odbudowy. Przód tej kabiny zrobimy w plastikach, to co znaczy maskę plastikową, dwa błotniki też plastikowe pod szybie zrobimy też plastikowe, tak żeby była nowego typu. Widzę, że tutaj też jest problem, bo a to problem, nie problem, tu musimy instalację też przerobić na nowego typu, żeby w schowku miała właśnie bezpieczniki, nie jak tutaj były, że tutaj będziemy musieli dziury powycinać, pomierzyć na pedała, sprzęgła i hamulca. No ogólnie tak się prezentuje, no sami zobaczcie. Stopni też nie ma, to wszystko do wycięcia, powstawiamy nowe. Tam z drugiej strony nie mogę przejść. O, tutaj. O, tak się prezentuje. Ale tu za bardzo nic nie widać, bo ona, jak mówię, na złomie leży. Także ta kabinka zostanie uratowana. Nie będzie zezłomowana. W ten sposób to się wszystko prezentuje. Myślę, że egzemplarz tej kabiny całkiem w fajnym stanie i naprawdę kabina, fajnie można ją uratować, więc ją pakujemy, bierzemy ją na lawetę i będziemy ją remontować. Ja nagram wam odcinek z tego, jak ona jest remontowana. Oczywiście najpierw ją porozbieramy do końca, pójdzie kabina na myjkę. Później cała pójdzie do spawania,
piaskarka i na lakiernię do lakierowania. Na samym końcu ubierzemy ją w nowe tapicerki, nowe wykładziny. Oczywiście już niektórych rzeczy nie dokupimy nowych, ale dokupimy takie rzeczy jak tam kierunkowskazy. To na pewno dokupimy, no nie wiem, to co tam zobaczymy, jeszcze obrysówki, jeszcze wiem, że są, chyba ja jeszcze mam nawet, także też dokupimy te obrysówki. Szyby i tak dalej pójdą używane, przednią szybę też mam gdzieś jeszcze na zakładzie nową, także też zamontujemy. No i mam jeszcze tych parę elementów, może też nie nowych, ale używanych w dobrym stanie, także uratujemy tą kabinę. Dziękuję, pozdrawiam.